Opowiem ci historię o tym, jak dołączyłem do grona najbardziej wpływowych bandziorów w tym popierdolonym kraju. Odkąd pamiętam, napierdalałem się z kim popadnie. Pański syn to mały, płatny zabijaka. Ja ci kurwo dam mały. Wtedy zobaczyłem ich pierwszy raz. To gangsterzy. Gangsterzy. Powiedziałem sobie, że kiedyś będę jednym z nich. Witajcie w latach 90. Czym się zajmujesz? Mam firmę. Która zajmuje się? Chciałem być gangsterem i człowiekiem jednocześnie. Pozyskiwaniem funduszy. Ty mi nie mów tego, co ja chcę usłyszeć, tylko to, co chcesz powiedzieć. Gdyby była szansa, żeby zarobić jakieś pieniądze, to ja bardzo chętnie. Chcesz być taki jak oni? Bardziej taki jak pan. To, co robią, to chyba jest niebezpieczne, nie? Waldek, mój przybrany syn. No taki mam na razie ortalionik, nie? Ale jak się coś dorobię, to sobie kupię coś takiego jak wódzma, nie? Hasło? Masa, masa, siku, tasa. Stworzyłem własną grupę przestępczą, inną niż wszystkie. Wystarczyło przestrzegać paru zasad. Nie szukamy rozgłosu, nie tykamy dzieci i kobiet. I cały świat należy do nas. Miałem rodzinę, która mnie kochała. Miałem ekipę, która szła za mną w ogień. Miałem najlepszą dupę w mieście. Miałem wszystko. Któregoś dnia cały mój idealny świat zaczął się jebać. Nie ma czegoś takiego jak sumienie, przyjaźń, jak idzie o kasę. I teraz ja jestem, kurwa, pan życie i pan śmieć. Rozumie wóz, kurwa? Ochłaj, kurwa. Ja wyjdę, tu się wszystkim zajmę. Coś ty, kurwa, zrobił, idioto! Gdzie jest Walden? Odzu, przepraszam. Ja kocham Waldena. Będę z nim na dobre i na złe. Chciałabyś pogadać? Kiedy zajmiesz się zarabianiem pieniędzy, co? Rozglądam się za czymś nowym, tato. I co teraz zrobisz? Albo się mnie kocha, albo trzeba mnie... Zrobię to, co należy zrobić.